rosyjskiej znajdują się najważniejsze bazy wojskowe rosyjskie, które zapewniają Rosji możliwość wyprowadzenia uderzenia strategicznego w przypadku bardzo negatywnej eskalacji, czyli w wypadku konfliktu nuklearnego. W związku z tym ta granica z punktu widzenia rosyjskiego ma bardzo duże znaczenie strategiczne, a to powoduje także, że Norwegia i NATO musi tą granicę traktować jako bardzo ważny element w tej układance strategicznej. Witam bardzo serdecznie, dzisiaj mam bardzo ciekawego gościa. Po raz kolejny spotykam się z doktorem Jakubem Godzimirskim z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a rozmawiać będziemy m.in. o bezpieczeństwie Norwegii, bezpieczeństwie Europy, jak i obecnej sytuacji na linii Norwegia-Rosja, ale również Europa czy świat Rosja. Zapraszam. Rosja w jakikolwiek sposób może być, jest zainteresowana terytorium Norwegii, albo żeby swoje wpływy na Norwegię poszerzać. Rosja jest zainteresowana przede wszystkim w osłabieniu spójności Zachodu. Norwegia jest członkiem NATO, Norwegia jest związana z Unią Europejską przez współpracę w dziedzinie energetycznej, ale też przez współpracę w ramach tego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym Norwegia jest narażona na działania rosyjskie w podobny sposób jak inne państwa europejskie. Oczywiście tutaj jest też kwestia pewnych uwarunkowań historycznych w odróżnieniu od wielu innych państw członków NATO, na przykład państw bałtyckich, Polski, Czech, Słowacji, Węgier. Norwegia nigdy nie doświadczyła interwencji wojskowej. Oczywiście wojska rosyjskie czy wojska radzieckie weszły na terytorium Norwegii w październiku 1944 roku, wypierając z północy Norwegii wojska niemieckie, ale w odróżnieniu od tych państw, o których wspomniałem, państw bałtyckich, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Norwegia w okresie powojennym nie doświadczyła interwencji rosyjskich, w przeciwieństwie właśnie do tych państw, bo w przypadku państw Europy Środkowej wojska radzieckie weszły i wyzwoliły te państwa spod okupacji niemieckiej, ale zostały te państwa włączone w sferę wpływów sowieckich i ten proces trwał do końca lat 80. do rozpadu Związku Sowieckiego. W związku z tym perspektywa norweska w odniesieniu do Rosji jest inna niż perspektywa państw środkowoeuropejskich. Jeżeli chodzi o stosunki norwesko-rosyjskie, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że granica rosyjsko-norweska do niedawna, czyli do poszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję, była bardzo specyficzną granicą, ponieważ tylko 100 km od granicy norwesko-rosyjskiej znajdują się najważniejsze bazy wojskowe rosyjskie, które zapewniają Rosji możliwość wyprowadzenia uderzenia strategicznego w przypadku bardzo negatywnej eskalacji, czyli w wypadku konfliktu nuklearnego. W związku z tym ta granica z punktu widzenia rosyjskiego ma bardzo duże znaczenie strategiczne, a to powoduje także, że Norwegia i NATO musi tą granicę traktować jako bardzo ważny element w tej układance strategicznej. I w związku z tym historycznie była taka obawa w tych kalkulacjach strategicznych norweskich, że Rosja może zająć część terytorium Norwegii na północy po to, żeby zwiększyć tak zwaną głębię strategiczną i zbudować bufor chroniący te strategiczne bazy rosyjskie na Półwyspie Kola. Potem ta idea rosyjskiej interwencji czy okupacji części Norwegii przestała być dominująca. W tej chwili mówi się raczej o tym, że Rosja może przeprowadzić różnego rodzaju uderzenia na elementy krytycznej infrastruktury w Norwegii po to, żeby osłabić Norwegię, ale też osłabić zdolności europejskie, bo Norwegia stała się bardzo ważnym dostarczycielem środków, zasobów energetycznych dla Europy. W związku z tym te elementy norweskiej infrastruktury krytycznej, zwłaszcza energetycznej, są bardzo ważne nie tylko dla Norwegii jako państwa, ale także dla tych kilkuset milionów odbiorców norweskiego gazu i ropy naftowej w Europie. Mhm. Czyli Norwegia, Norwegowie, norwescy politycy jak najbardziej mogą się bać eskalacji konfliktu na na swoim terytorium. No właśnie, w jaki sposób ten atak rosyjski, najazd rosyjski na Ukrainę wpłynął na norweskie społeczeństwo? Czy pan badał, zajmował się tym zagadnieniem może? Zajmujemy się badaniami na ten temat, ale takim bardzo dobrym wskaźnikiem, jaki skutek rosyjska agresja na Ukrainę miała na myślenie Norwegów o bezpieczeństwie, można prześledzić na przykład śledząc badania opinii publicznej przeprowadzane przez NATO. NATO corocznie przed szczytem prowadzi badania opinii publicznej w państwach członkowskich. Te badania zostały przeprowadzone w 2021 roku i dosłownie parę dni temu zostały ogłoszone wyniki badań 2024 roku i to bardzo jest dobra metoda, żeby zmierzyć efekt wojny rosyjskiej na norweskie myślenie o bezpieczeństwie, ponieważ jednym z bezpośrednich rezultatów tego był wzrost zainteresowania opinii publicznej w Norwegii kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, z członkostwem w NATO. My w Instytucie, w Norweskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, w którym ja pracuję od 1995 roku, przeprowadziliśmy też takie badania opinii publicznej w Polsce i w Norwegii wiosną 2023 roku w ramach takiego projektu, który realizujemy wspólnie z Fundacją Pułaskiego. To jest fundacja, która jest organizatorem największej konferencji w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie Środkowej, Warsaw Security Forum, i te badania opinii publicznej, gdzie pytaliśmy między innymi o kwestie związane z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie, też ujawniły bardzo duże poparcie dla członkostwa w NATO, czyli takim bezpośrednim rezultatem agresji rosyjskiej w kontekście norweskim był wzrost poparcia dla członkostwa NATO i wzrost poparcia dla okazywania pomocy Ukrainie, a takim najważniejszym skutkiem rosyjskiej interwencji, który zmienił w dużej mierze norweskie postrzeganie bezpieczeństwa, jest oczywiście kwestia tego, że dwóch sąsiadów Norwegii, Finlandia i Szwecja, zdecydowało się na dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co zmienia w dużej mierze pozycję Norwegii w tym kontekście strategicznym, w kontekście sytuacji na północy Europy, ponieważ Norwegia z kraju docelowego pomocy NATO staje się w dużej mierze krajem tranzytowym, bo w momencie wybuchu jakiegoś poważnego konfliktu między NATO a Rosją kwestia dostaw materiałów i zasobów ludzkich na ten bardzo długi możliwy front tego konfliktu w Finlandii będzie oczywiście w dużej mierze wpływała na sytuację Norwegii. Mhm. No właśnie, w społeczeństwie mówi pan, że widać ten wpływ. Norweska armia jest, co jakiś czas pojawiają się informacje, że jest dozbrajana w odpowiednią broń. A czy norwescy politycy, według pana, według Instytutu, zajmują się również długofalowymi skutkami, długofalowym wpływem na to, żeby Norwegia była... Znaczy kupno broni jest w jakiś sposób długofalowym, ale chodzi mi również o inne podobne zabezpieczenie, żeby Norwegia po prostu była jak najlepiej zabezpieczona przed ewentualnym atakami. Tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że te procesy w Norwegii przebiegają w sposób długofalowy. To, co się okazało takim bezpośrednim skutkiem agresji rosyjskiej na Ukrainę, to był cały szereg dokumentów, które zostały opracowane przez środowiska eksperckie w Norwegii. Rezultatem tego było przyjęcie tak zwanego długofalowego planu modernizacji sił zbrojnych norweskich, który został uchwalony jednogłośnie przez parlament norweski dosłownie kilka tygodni temu, i skutkiem tego będzie przeznaczenie bardzo dużych środków finansowych na modernizację Norwegii, norweskich sił zbrojnych i stworzenie nowego rodzaju infrastruktury obronnej, która ma w dłuższej perspektywie do 2036 roku zapewnić Norwegii większy poziom bezpieczeństwa. Norwegia była jednym z państw członkowskich, które nie przeznaczały więcej niż 2% swojego produktu narodowego brutto na kwestie obronne. To miało pierwotnie, ten poziom miał zostać osiągnięty w 2026 roku. Wskutek tych decyzji podjętych właśnie niedawno przez norweski parlament ten poziom zostanie osiągnięty już w tym roku i oczekuje się, że Norwegia w ciągu najbliższych 12 lat przeznaczy ponad 600 miliardów koron norweskich na zaspokojenie swych potrzeb w dziedzinie obronności, co wzmocni też północną flankę sojuszu i według tych prognoz zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj znowu kwestia rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię też będzie miała poważny wpływ, ponieważ to spowoduje prawdopodobnie, że te kwestie współpracy regionalnej w dziedzinie bezpieczeństwa, gdzie Norwegia będzie współpracowała tak ze Szwecją, jak z Finlandią, ale też z Danią w kwestii koordynacji swoich polityk w tej dziedzinie, też spowoduje zwiększenie tych zdolności obronnych. Takim elementem, gdzie Norwegia już robi stosunkowo dużo, biorąc pod uwagę ograniczony potencjał demograficzny i gospodarczy tego kraju, to jest na przykład dosłownie 2 dni temu została ujawniona informacja, że jedna z fabryk zbrojeniowych Norwegii, Kongsberg, ma zwiększyć produkcję amunicji artyleryjskiej 10-krotnie w ciągu najbliższych kilku lat. To będzie takim bardzo poważnym wkładem Norwegii w pomoc Ukrainie, ale też zapewnienie tych możliwości produkcyjnych, przemysłowych w tak zwanym kolektywnym zachodzie, bo w momencie, kiedy dyskutujemy kwestie związane z bezpieczeństwem, trzeba mówić o 2 sprawach. Jedna sprawa to jest kwestia woli politycznej, żeby podjąć pewne działania, które zwiększą potencjał obronny danego kraju czy danej grupy państw, a druga kwestia to jest, że oprócz woli politycznej musimy też dysponować środkami ekonomicznymi, które spowodują, że te obietnice zwiększenia poziomu bezpieczeństwa nie pozostaną puste, ponieważ za tym muszą iść też pewne kroki w dziedzinie na przykład polityki przemysłowej. Kwestia na przykład produkcji uzbrojenia, amunicji jest tutaj jednym z takich elementów. I tu Norwegia rzeczywiście w miarę dobrze sobie radzi. Między innymi z tego powodu, że zachowała te zdolności przemysłowe i za pomocą stosunkowo niedużych inwestycji może na przykład zwiększyć produkcję amunicji 10-krotnie w ramach tej współpracy międzynarodowej. No, mówimy jakby tutaj o tych, nie wiem czy mogę nazwać to pozytywami, ale chodzi o to, że Norwegowie wiedzą jakie jest niebezpieczeństwo, się w jakiś sposób zabezpieczają, pieniądze pojawiają się, politycy też są świadomi tego, co się dzieje, ale równocześnie Norwegowie coraz bardziej są już zirytowani pojawiającymi się w coraz większej ilości imigrantami właśnie z Ukrainy. Czy to w jakiś sposób może też długofalowo wpłynąć na postrzeganie, powiedzmy, tego konfliktu przez Norwegów, mieszkańców Norwegii? Wsparcie dla Ukrainy w kontekście norweskim jest ciągle na bardzo wysokim poziomie. Kwestia pomocy Ukrainie w dziedzinie obronnej, czyli na przykład kwestia ostatnio anonsowana przekazania 6 norweskich byłych myśliwców F-16 Ukrainie jest takim dobrą ilustracją tego. Oczywiście wojna powoduje dużo negatywnych skutków, na przykład napływ ponad 75 000 uchodźców politycznych z Ukrainy do Norwegii zdecydowanie jest czymś, co wpływa na postawy społeczeństwa norweskiego, natomiast te postawy, mimo że ten poziom krytycyzmu się troszkę zwiększył, wciąż są bardzo pozytywne. Tutaj trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że norweska polityka wobec uchodźców z Ukrainy jest dwutorowa. Z jednej strony mamy tutaj do czynienia z tak zwanym kolektywną ochroną, czyli każda osoba, która przyjeżdża, ma obywatelstwo ukraińskie i może dokumentować, że jest ofiarą tej wojny, otrzymuje prawo osiedlenia się w Norwegii, ale to jest prawo, które dotyczy tylko pewnego okresu. W momencie oczekuje się, że jeśli by wojna na Ukrainie się zakończyła, to się oczekuje, że wiele z tych osób, które przyjechały do Norwegii, otrzymało tą ochronę zbiorową, zdecyduje się na powrót do swojego kraju, czyli do Ukrainy, żeby pomóc tam w odbudowie. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast doświadczenia norweskie z podobnych sytuacji są mieszane. Na przykład na początku lat 90. do Norwegii przyjechała duża grupa uchodźców politycznych z Bośni i Hercegowiny, którzy też otrzymali tą kolektywną ochronę i było oczekiwanie, że po zakończeniu wojny oni, większość z nich wróci na Bałkany. To oczekiwanie okazało się nie do końca słuszne. Natomiast nauką z tego jest też to, że ci uchodźcy, którzy otrzymali tą zbiorową ochronę, w sumie bardzo dobrze się zintegrowali w społeczeństwie norweskim i podobne jest oczekiwanie w odniesieniu do uchodźców z Ukrainy. Tutaj jest też taki moment, że ci uchodźcy z Ukrainy nie są skoncentrowani w tych dużych ośrodkach miejskich w Norwegii. Praktycznie rzecz biorąc, uchodźcy z Ukrainy są rozmieszczeni na terytorium całego kraju. Kilka miesięcy temu norweskie biuro statystyczne opublikowało taką mapę, na której można zobaczyć, gdzie różne grupy etniczne, które mieszkają w Norwegii, mieszkają. Się okazuje właśnie, że uchodźcy z Ukrainy, których napłynęło do Norwegii w ciągu ostatnich 2 lat ponad 75 000, są rozmieszczeni na terenie całej Norwegii, co powoduje, że w tych mniejszych społecznościach Norwegii ta kwestia integracji jest dużo prostsza do przeprowadzenia, ponieważ w momencie, kiedy jakaś gmina norweska decyduje się na przyjęcie jakiejś grupy uchodźców z Ukrainy, oni mają już plan, jak ich tam zintegrować i oczywiście ta integracja jest dużo prostsza w społeczności, która się składa tam z 2 czy 3 tysięcy osób, niż w takim dużym mieście jak Oslo, gdzie tych wyzwań związanych z integracją uchodźców jest dużo więcej. W związku z tym ja nie oczekuję, żeby ta kwestia w jakiś sposób przyczyniła się do spolaryzowania społeczeństwa norweskiego. My, Polacy, tutaj mamy też własne doświadczenie. W momencie, kiedy Norwegia otworzyła swój rynek pracy na migrantów pracowniczych z państw Unii Europejskiej w 2004 roku, były duże obawy, że napływ dużej ilości tych migrantów pracowniczych spowoduje duże napięcia na norweskim rynku pracy. Okazało się, że napływ ponad 100 000 Polaków i ponad 50 000 Litwinów nie spowodował jakichś większych napięć. Ja parę lat temu opublikowałem rozdział w książce na temat percepcji migrantów z Polski w Norwegii, gdzie porównałem sytuację z 2004 z sytuacją z 2014 roku i można powiedzieć, że po 10 latach tych doświadczeń z migracjami pracowniczymi z Polski ta kwestia przestała być czymś, co się dyskutuje w jakimś dużym zakresie w Norwegii. Ci Polacy, którzy przyjechali, są w miarę dobrze zintegrowani i wypełniają duże luki na rynku pracy norweskim i prawdopodobnie to samo stanie się z tymi uchodźcami z Ukrainy. Rozumiem. No, wojna na pewno się kiedyś skończy, w ten lub w inny sposób. Ciężko jest teraz powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Na koniec chciałem pana namówić, może się pan da, żeby troszeczkę, nie wiem, czy można to nazwać fantazjowaniem, ale opowiedzeniem, jak według pana może wyglądać ta sytuacja tej części Europy na przykład za 10 lat. Jak będzie wyglądała Rosja, jak będzie wyglądała Ukraina czy Białoruś? Czy jakieś takie fantazjowanie w pana przypadku? Znaczy, czy da mi się pan, krótko mówiąc, namówić na coś takiego? No, wszyscy, którzy zajmują się kwestiami analizy sytuacji międzynarodowej, ostrzegają, że robić jakiekolwiek prezentować jakiekolwiek perspektywy na przyszłość jest trudna, zwłaszcza jeżeli chodzi o perspektywy na przyszłość. Oczywiście mamy pewne doświadczenia z ostatnich 30 paru lat, kiedy bardzo mało na przykład osób spodziewało się rozpadu Związku Sowieckiego pod koniec lat 80. To stało się faktem w 1991 roku. W momencie, kiedy Rosja zaczęła gromadzić swoje siły zbrojne wzdłuż granicy ukraińskiej w 2021 roku, też bardzo wiele osób spodziewało się, że to jest kwestia wywarcia pewnego nacisku na Ukrainę i pewnego nacisku na te elity zachodnie po to, żeby Rosja poprzez negocjacje dyplomatyczne osiągnęła jakieś korzyści z tego powodu. Okazało się, że Putin zdecydował się na przekroczenie tych granic i zaatakowanie Ukrainy. W związku z tym to są takie dwa momenty, które pokazują, że bardzo trudno jest właściwie mówić o przyszłości w oparciu o pewne istniejące trendy. Przez ostatnie 30 lat, może nie 30 lat, ale przez pierwsze 20 lat po rozpadzie Związku Sowieckiego było takie pozytywne oczekiwanie, że Rosja może się zmienić i że w pewnym momencie obudzimy się i Rosja będziemy traktowali Rosję tak jak dużą Szwecję czy dużą Finlandię, państwo, które ma swoje problemy, tak jak Szwecja na przykład, ale które nie jest sąsiadem agresywnym, z którym można współpracować w rozwiązywaniu pewnych wspólnych problemów. Takim obszarem, gdzie ta współpraca miała mieć pozytywne efekty, to na przykład była współpraca w Arktyce, gdzie i Rosja, i Norwegia, i wiele innych państw ma wspólne interesy. No, natomiast to oczekiwanie okazało się być płonnym. Rosja zdecydowała się na użycie środków wojskowych dla osiągnięcia celów politycznych. Ta decyzja też była oparta o bardzo niewłaściwą kalkulację ryzyków i wyzwań, bo oczekiwanie rosyjskie było takie, że Ukraina się podda po 2 tygodniach albo po miesiącu i Rosja osiągnie swoje cele polityczne na Ukrainie dosyć niskim kosztem. Ta wojna już w tej chwili trwa ponad 2,5 roku i w związku z tym ta przyszłość tej części Europy jest wciąż, że tak powiem, trudna do przewidzenia. Jeżeli myślimy o możliwym zakończeniu wojny na Ukrainie, to tutaj wchodzi w grę kilka scenariuszy. Takim pozytywnym scenariuszem z perspektywy Zachodu i Ukrainy jest powrót do granic 1991 roku, granic, które Rosja także uznała w szeregu umów międzynarodowych między Rosją a Ukrainą. Najbardziej negatywnym scenariuszem w tym kontekście jest pełna okupacja Ukrainy albo zdobycie przez Rosję kontroli politycznej nad Ukrainą. To zmieniło w dużej mierze sytuację strategiczną także Polski, ponieważ ta granica z Rosją wydłużyłaby się z tych 210 kilometrów w tej chwili w regionie Kaliningradu plus tych ponad 400 kilometrów granicy polsko-białoruskiej i do tego by doszło kilkaset kilometrów granicy ukraińskiej, którą też trzeba byłoby zabezpieczyć z punktu widzenia polskich interesów strategicznych. No a prawdopodobnie musimy się liczyć z tym, że wojna na Ukrainie zakończy się gdzieś między tymi dwoma ekstremami, czyli że mimo, że to nie jest popularny pogląd, że Ukraina nie wróci do swoich granic z 1991 roku, natomiast Rosja nie zajmie całej Ukrainy, ale być może zachowa kontrolę nad częścią Ukrainy. No i to też spowoduje to, że ten konflikt na Ukrainie czy wokół Ukrainy będzie się tlił w następnych latach i to może też mieć negatywne konsekwencje dla takich państw jak Polska. Kwestia Białorusi też w 2020 roku były duże oczekiwania, że reżim Łukaszenki na Ukrainie, na Białorusi może upaść i wtedy ta sytuacja by się zmieniła w sposób korzystny dla Europy i dla Polski. To się nie stało. Widzimy, że dochodzi do ciągłego zbliżenia interesów strategicznych tych dwóch autorytarnych reżimów, białoruskiego i rosyjskiego. W związku z tym ta kwestia tego, w którą stronę pójdzie Białoruś, w którą stronę pójdzie Ukraina, będzie miała zdecydowanie duży wpływ na sytuację strategiczną w Europie. Jeżeli chodzi o Rosję, no Rosja jest państwem, które rozciąga się na 10 stref czasowych, państwem, które ma 6000 głowic nuklearnych, które może zastosować do wywierania nacisku na decyzje polityczne innych aktorów. Nie wygląda na to, żeby reżim w Rosji miał w najbliższej perspektywie czasowej się zmienić, ale powinniśmy być przygotowani na jakiś rodzaj zmian, ponieważ historycznie widzieliśmy, że nikt nie przewidywał upadku Związku Sowieckiego w 90 roku. Związek Sowiecki upadł. Na tej konferencji, na przykład, na której byłem w Warszawie, była też duża dyskusja nad książką opublikowaną przez jednego z czołowych amerykańskich analityków, Janusza Bugajskiego, który prezentował swoją książkę na temat Rosji jako państwa upadłego, gdzie jednym ze scenariuszy też jest rozpad Federacji Rosyjskiej na kilka państw. Prawdopodobnie to się nie zdarzy w ciągu najbliższych 10 lat, ale te trendy odśrodkowe i te wewnętrzne konflikty na terenie Rosji mogą mieć też wpływ na Rosję jako tego aktora w tej przestrzeni międzynarodowej. Trzeba oczywiście sobie też zdać sprawę, że Rosja nie jest jedynym państwem, które na przykład stara się podważyć zasady współpracy międzynarodowej. Rosja współpracuje w tej kwestii z takimi państwami jak Chiny, Iran czy Korea Północna i to nacisk na zmianę tych reguł współpracy międzynarodowej jest silny nie tylko z powodu tych działań rosyjskich, ale przede wszystkim z powodu działań chińskich. Chiny rosną, stały się w tej chwili drugim globalnym supermocarstwem i to, co Chiny we współpracy z Rosją robią, też będzie miało duży wpływ na sytuację w tej części Europy. Należy tylko mieć nadzieję, że ta sytuacja jak najbardziej przechyli się w stronę tą, którą pan wspomniał jako pierwszą, czyli granicę z 1991 roku, chociaż jasnym jest, że tak różowa, pan sam wspominał, niestety nie będzie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego życzę. Też życzę wszystkiego dobrego. Zawsze pod koniec takich dyskusji przypominam sobie slogan, z którym się spotykałem w 1993 roku, kiedy odbywałem studia na temat szwedzkiej polityki obronnej w szwedzkim odpowiedniku Polskiej Akademii Obrony Narodowej. Tam przed wejściem na salę, gdzie prezentowano różne poglądy, był bardzo duży napis: miejmy nadzieję na najlepsze, ale szykujmy się na najgorsze. I to niestety jest podejście, z którym trzeba się uporać, kiedy dyskutujemy kwestie polityki bezpieczeństwa. Możemy mieć nadzieję na to, że sytuacja zmieni się w dobrą stronę, natomiast trzeba poczynić też pewne przygotowanie, żeby przygotować się na to, że ta sytuacja niekoniecznie musi pójść w tym kierunku. Kropka. Bardzo dziękuję.